Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj znowu poruszę temat malowania. Chodzi o to, jak żeby pozbyć się tych pasów smug na ścianie. Największy problem właśnie jest przy farbach lateksowych. Tutaj mamy farbę Degorala numer 23 Słoneczny Blask. Jak dobrze wiecie, zawsze inaczej kolor wygląda na puszce, inaczej wygląda na ścianie. Niejednokrotnie o tym wspominałem, to nie można się sugerować zbytnio tym, co macie na puszce, bo wiadomo, że efekt cały usłyszycie dopiero jak umlecie całą ścianę. Na szczęście przy tej farbie Degorala już parę razy malowałem też lateksowymi, jak i akurat przy tej farbie ona nie jest, to powiedzmy jest ze średniej półki, tak nie oszukujmy się. Jak te farby tych Gorilla czy te inne są dużo droższe, a też pisaliście na przykład pod ostatnim filmie na kanale, że też nie mogliście się pozbyć tych pasów. To nie znaczy, że kupicie farbę za 400 zł za wiadro, to na pewno by wam idealnie pokryje i tak dalej. No wiadomo, że te niby farby mają lepsze krycie i tak dalej. Temat malowania przerabiałem niejednokrotnie i nie jeden film też na moim kanale o malowaniu był i zapewne też będzie. Jeżeli chodzi też o tą farbę, to z tego co producent podaje 2,5 litra, niby na 35 metrów kwadratowych, no oczywiście to jest przy jednym malowaniu sądzę. Jak widzicie za mną, dwie ściany mam już pomalowane, ale to jest na raz z wzięciem kolorów. Właściciele też chcieli pasek między sufitem a ścianami. Wybrałem taką szerokość, to powiedzieć, że z dalej ścianami, żebym dobrał po prostu pasek, żeby to dosyć dobrze wyglądało. Osoby, które śledzą mój kanał, to wiedzą, że ogólnie całe na obecnym zleceniu wszystkie pomieszczenia miały być pomalowane na biało. Ale wyszła jedna zmiana, że ten pokój, w którym się znajdujemy, idzie na żółto, a w jednym pokoju ma być farba na szaro, także będziecie, na pewno nagram też kilka filmów z malowania, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o białe sufity, to było ścieżko malowane, farba akrylowa, dobrze pokryłem na dwa razy, ostatni film wam też to pokazywałem, dzisiaj jak nie zapomnę to wrzucę, bo już sufit dosycha. Zrobię odbliżenie, jak to wygląda i pokażę wam, że naprawdę można zrobić tańszą farbą i nie trzeba wydawać 500 zł za wiadro. Na poprzednim zleceniu używałem farby Flogera, znaczy używałem, właściciel kupił taką farbę i też na dwa razy czegoś mi ustawie nie pokryło, a Flogera też nie jest tanie, wiadro około 400 zł, a śnieżkę macie za 60-70 zł, a efekty powiem wam szczerze, że go nie zobaczyłem. No miejscami może zdarzy się tak, że będziecie musieli przemalować ścianę na 3 razy. Dużo farb jest przereklamowanych, często też piszecie w komentarzach, że na przykład malowaliście jakąś farbą do tej pory, cały czas było dobrze, a za jakiś czas na przykład producent, już może nie będę mówił jaki producent i tak dalej, że na przykład popsuła się jakąś farba, już tak nie kryjemy kiedyś, dlatego nie ma to większego, znaczy znaczenie to na pewno ma. W starości może niby te farby lateksowe też wszystko ścieralne, doskonałe krycie, odporne na szarowanie i tak dalej, jak nam producenci pokazują i opisują na opakowaniach, tak. Ale chodzi głównie o to, na moich filmach chcę pokazać, że nie trzeba wydawać na 2-3 tysiące na farbę na cały dom, a można wydać parę stówek i też efekt będzie zadowalający. Oczywiście wiadomo, zależy jak to będzie użytkować, jeżeli ktoś ma małe dzieci, no to wiadomo, że to będzie trzeba zrobić, czy to dwa znowu przemalować. Za chwilę wam pokażę, jak to przyjeżdżam na raz i może kilka osób jeszcze powiem tylko o tych nieszczęsnych pasach, jak z tego wychodzi. Na pewno dużo ma znaczenie wilgotność powietrza, temperatura, jeżeli macie zbyt ciepło, farba ma to wysnie. No i największe znaczenie moim zdaniem ma to, jak przygotujecie podłoże, bo jeżeli macie źle przyszczuwane ściany, czy źle zagruntowane, to nawet najlepsza farba wam to dobrze tego nie pokryje i będziecie widzieli takie przejścia, różne pasy. Jeżeli chodzi o samomalowanie, kilka prostych sposobów. Wałek oczywiście nie może być suchy. Jeżeli macie czysty wałek nowy, który używaliście jakiś czas temu, myliście i on leżał powiedzmy miesiąc, dwa, trzeba go zwilżyć wodą, żeby ta farba się dobrze trzymała i nie można malować tak samo mokrym barwem na ścianie. Tak jak już nie macie farby na wałku, nie rozcierajcie na siłę, bo na przykład powiecie, a może tej farby starczy, jakoś to wycisnę z tego wałka, nie o to chodzi, bo to na pewno cały efekt zepsuje. Także powtarzam, musi być odpowiednia ilość farby na wałku, musicie tego pilnować, przychodzicie z mokrego do mokrego. Najlepiej po prostu nie robić żadnych przerw, jeżeli macie całą ścianę z odcięciem na przykład po suficie, tak jak tutaj widzicie, między sufitem a ścianą. Jechać całą ścianę od początku do końca bez żadnej przerwy. Nie róbcie przerwy, na przykład, że pomalacie sobie tą ścianę, zrobicie sobie papierosa, czy będziecie na kawę i drugą, bo to wtedy te przejścia jest duże prawdopodobieństwo, że wam to wyjdzie.
Niektórzy też używają na przykład tańszej farby śnieżki, czy tam jakieś na pierwszą warstwę na podkład, a później, żeby z tych pasów wyjść malowanego, to bo te, no różne są sposoby. Także jeszcze raz powiem, zapraszam do poprzedniego filmu, wyczytajcie w komentarzach, tam też dużo ludzi pisali, jak z tego wyjść. Może postaram się wam powiedzieć moją wiedzę, przekazać jakąś tam mam, jak z tego wyjść, a czytajcie, jak mówię, komentarze z poprzedniego filmu, tam też możecie się dużo dowiedzieć. Nie ma na tego złotego środka, ale na pewno mam te komentarze i mam nadzieję, że moje filmy wam pomogą w tym, żeby te pasy podczas malowania wam nie powstały. No wiadomo, im ciemniejszy kolor jest, to tym bardziej widoczne. Tutaj widzicie, jest żółty, tak jak mówię, słoneczny blask. Ta farba jest jeszcze mokra, ona na pewno będzie trochę jaśniejsza, bo ona wyschnie. Wiadomo, o wysokości dyskutuje klient, chce na żółto, ma na żółto, powie, że ma coś, powie, że chce mieć na zielono, będzie ma na zielono, czy na czerwono. Dla mnie to nie robi różnicy po prostu. Ja muszę zrobić to dobrze, żeby to pomalowane, żeby nie było żadnych prześwitów, żeby starać się wyjść z tych nieszczęsnych pasów. Ma być dobrze zrobione, a na jaki kolor ja maluję, no to już mi to jest bez różnicy naprawdę. Zawsze coś nowego, nie tylko cały czas na biało. Jeden dzień po prostu poświęcę sobie na pokój, pomaluję go na żółto, na dwa razy na gotowo. Tutaj wnęki będą na biało, okienko, bo wiadomo, lepiej to wygląda niż na żółto. Zresztą później efekt finalny też wam pokażę, nie wiem czy w tym filmie, czy w następnym, bo zobaczymy, ile mi pozwoli czas i doschnięcie tej farby, żeby mógł podjąć się drugiego malowania, bo to też jest ważne, że jeżeli malujecie pierwszą warstwę, musi ona wyschnąć. Po 2-3 godzinach, zależy też oczywiście, jaką macie temperaturę powietrzu w pomieszczeniu. Wyschnie całkowicie, dopiero wtedy ewentualnie jakieś poprawki macie i malujecie drugi raz na gotowo. Także nie będę teraz przedłużał i zapraszam do dalszego oglądania. Warto jest też sobie postawić jakąś lampę czy też halogę, żebyście widzieli, czy na łączeniach między jednym pasem a drugim będziecie malować, czy nie zostaje wam taka struktura od wałka, tak? I ważna sprawa też jest, tak jak już wspominałem, żeby wałko nie dociskać do ściany, tylko po prostu macie nim lekko pracować w górę, dół, jak będziecie dociskać, to na pewno wam te pasy wyjdą. Tak jak widzicie, jadę tą ścianę na pierwszy raz. Została mi tutaj jeszcze ściana, gdzie jest okno, wnęka okna, tak jak mówiłem, na biało. Co, poczekam 2-3 godzinki, jak wyschnie i będę jechał z drugą warstwą. Więc tak wygląda ściana pomalowana
na raz. Wiadomo, to jest już wszystko jeszcze mokre, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale żadnych przejść pasów nie ma. Jeżeli pasy Wam się nie pojawią na pierwszej warstwie, to raczej mało prawdopodobne, żeby przy drugiej coś się stało. No a jeżeli Wam się już pasy pojawiają na pierwszej warstwie, to czy będziecie malować o drugi, trzeci raz, to jest bardzo ciężko z tego wyjść. Naprawdę trzeba trochę czasu poświęcić, ewentualnie może się trafić tak, że będzie trzeba też przemalować jakąś zwykłą tańszą farbą, nie lateksową, tylko na przykład akrylową i wtedy dopiero wrócić do tego malowania końcowego farbą lateksową. No, tak jak mówiłem wcześniej, czytajcie komentarze pod poprzednim filmem i zapraszam oczywiście też do dyskusji w komentarzach przy filmie, w którym omawiam właśnie te farby lateksowe, jak malowanie bez smug i tak dalej. Widzę tutaj teraz po pierwszym malowaniu, że jest kilka miejsc do poprawek, na przykład mam takie małe dziurki. Będę musiał sobie to, jak mi farba wyschnie, lekko tutaj gładzie nałożyć te ubytki. Jak mi wyschnie, przeszlifuję i wtedy drugi raz będę jechał już na gotowo. Mam nadzieję, że dzisiaj to mi się uda zrobić. Zobaczymy, jak to wszystko mi wyschnie, a jak nie, to po prostu będę sobie zaczynał malować salon na gotowo. Przyczyna do gotowo, tam jeszcze cały salon idzie na biało. Tego malowania już na biało raczej nie będę pokazywał, bo to widzieliście w poprzednim filmie, ale po prostu muszę sobie jeszcze ściany zagruntować, bo sufit już mam zagruntowany i będę jechał na dwa razy na biało cały salon malowanie. Plus jeszcze zostanie wtedy mi przedpokój na drugi raz, bo raz go pomalowałem wczoraj, chyba o tym też wcześniej wspominałem. No i mały pokój, ściana na szaro, ściany na biało i będzie kolejny etap pracy zakończony, także zapraszam do dalszego oglądania. A więc tak, cały pokój mam przemalowany na raz. No oczywiście nie liczę wnęki okienne, bo wnęka okienna będzie malowana na biało, a nie chcę znowu następnego wałka brudzić, po prostu jak będę sobie sufit w salonie malował na biało, to wrócę tutaj do pokoju, ściągnę folię z parapetu, zabezpieczę tylko narożniki i będę malował wnękę na biało. Widzę, że farba już praktycznie wyschła. Tą część możecie zobaczyć, jak to wygląda po pierwszym malowaniu. Nie ma żadnych smug, żadnych pasów, także wyszło elegancko. Jeżeli na pierwszej warstwie Wam się pasy i smugi nie pojawiają, to raczej mało prawdopodobne, żeby przy drugiej warstwie coś wyszło. Poczekam jeszcze sobie z pół godziny, niech sobie jeszcze trochę doschnie. Ja sobie zacznę gruntować w międzyczasie salon, tylko będę przygotował do malowania i wtedy wracam tutaj, bo chcę jeszcze dzisiaj przejechać sobie na drugi raz cały ten pokój. No tam widzę, że na narożnikach jest jeszcze mokra biała farba, tam przyklejałem taśmę, to mi się trochę oderwało. Już nie będę z tym dzisiaj cudował, bo to nie ma sensu na chama tego robić. Tak samo tam nawet kawałek tynku mi odparzył z gładzią. Zostawię to sobie, po prostu niech to doschnie. Jak już wyschnie całkowicie, to wtedy poprawię sobie te narożniki, ale widzę, że dużo poprawek nie będzie. Jak na pierwsze malowanie, to i tak fajnie pokryło. Jak widzicie, dekoral średnia, półka cenowa, a można przyzwoicie pomalować pokój. Tak jakby się człowiek, jak tak ja patrzę na te ściany, to nawet nie widzę, żeby coś gdzieś przebijało, bo wiadomo, że to są jeszcze miejsca mokre, niedoschnięte, ale jak na pierwszy raz pokryło sobie, czyli za drugim razem już na pewno będzie efekt zadowalający.
A więc tak, wszystkie ściany pomalowane na dwa razy. Wiadomo, że efekt finalny będzie można zobaczyć dopiero następnego dnia. Ale naprawdę żadnych pasów, żadnych przejść nie widać. Będzie idealna struktura, że tak powiem, gładka ściana bez żadnych pasków i innych niedoskonałości. Myślę, że jak pomaluję cały dom, to zrobię Wam osobny film i po prostu nagram, jak to wszystko wyszło na gotowe, jak to wszystko wyschło. Plus ta ściana na szaro będzie malowana w jednym pomieszczeniu pokoju, tak jak wspominałem, reszta wszystko na biało, przepokój jeszcze raz, plus cały salon i będzie kolejny etap pracy na obecnym zleceniu zakończony. Nie wiem, czy widzicie, tam przy suficie już dosycha, także ten kolor może się wydawać na filmie dosyć ciemny, ale jeżeli wyschnie, to będzie taki, jakbym powiedział, jasno-cytrynowy, trudno mi określić, no to jest jakiś tam słoneczny, coś tam. Także myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.